Mówi się o Polsce jako o kraju maryjnym, ponieważ takim krajem, a może ściślej takim narodem właśnie jesteśmy. I to od samego, od zarania naszych dziejów. To szczególne umiłowanie Matki Bożej, jakoś uciekanie się pod jej skrzydła, pod jej obronę, było obecne. No przecież od najdawniejszych czasów, o czym to już tutaj powtarzam pewne truizmy, od pieśni Bogu Rodzica, prawda, kiedy to właśnie od czasów, kiedy nasze rycerstwo rozpoznawało się po engrafach z Matką Bożą na pancerzach, pod sztandarami z Bogu Rodzicy przecież walczyliśmy. Nie tak jak pokazuje się na filmach, to nie były tylko jakieś tam chorągwie biało-czerwone, czy tam ściśle biało-karmazynowe, czy i orły. One były, ale były też i z reguły sztandary właśnie z Matką Boską, jako tą naszą patronką. I właściwie to, co uczynił król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej, to, że oficjalnie, prawda, uznał Matkę Bożą królową swoich państw i oddał się pod jej szczególną opiekę, było jak gdyby ukoronowaniem, zwieńczeniem wielopokoleniowej, wielowiekowej tradycji, kiedy to zawsze Matkę Bożą czciliśmy i jakoś czuliśmy to, że ona jest de facto naszą królową, naszą hetmanką, orędowniczką w niebie. I tylko tak trzymać, po prostu Matka Boża nigdy nas nie zawiodła i mocno w to wierzę, że jeszcze, jeżeli będziemy wierni, jeżeli będziemy upraszać jej matczynej opieki, to ona jeszcze wyjedna nam u Pana wskrzeszenie wspaniałej, wielkiej Polski.